Anna Lewandowska to piękna kobieta, którą interesuje się wielu fanów z całej Polski. Każdy z nas lubi oglądać zdjęcia sprzed lat, szczególnie takie, które wstawiają gwiazdy. Właśnie wyciekło jedno z nich należące do żony piłkarza. Wygląda, jak zwykła dziewczynka, jest nie do poznania. Anna Lewandowska od wielu lat jest doskonale znana w świecie sportu i show biznesu. To przedsiębiorcza kobieta, która znajduje czas na pracę, pomaganie innym oraz macierzyństwo. Wszystko, co robi, możemy zaobserwować na jej Instagramie, na którym regularnie pojawiają się relacje i zdjęcia. Anna Lewandowska dołącza do akcji w internecie. Ostatnio popularna jest akcja 10 Jahre Lange. Ci, którzy wezmą w niej udział, pokazują jedno swoje zdjęcie, jak wygląda się teraz, a drugie sprzed 10 lat i porównują ze sobą. Również gwiazdy podejmują się wyzwania, a jedną z nich jest Anna Lewandowska. Ta jednak posunęła się troszkę dalej i pokazała fotkę sprzed 20 lat. Wtedy była jeszcze malutką dziewczynką. Była reprezentantka Polski w karate. Na swoim Instagramie pokazała, jak wyglądała, kiedy miała tylko kilka lat. Jest zupełnie niepodobna do osoby, którą dziś znamy. Ma zupełnie inny kolor fryzury, a na głowie ma gumkę do włosów. Podobny został jej tylko uśmiech i oczy. A ja takie starwe zdjęcie dodam, nawet ponad 20 lat różnicy. Podpisała zdjęcie Anna Lewandowska. Fani są zaskoczeni wyglądem żony Roberta Lewandowskiego. Piszą w komentarzach, że wygląda fenomenalnie i wyrosła z niej naprawdę przepiękna i mądra dziewczyna. W ciągu tylko 10 godzin zdjęcie zebrało ponad 60 tysięcy polubień i około 400 komentarzy. Czy tak będzie wyglądać Klara? Niektórzy fani dopytują, czy właśnie tak może wyglądać mała Klara, która niedawno się urodziła. Jak wszyscy dobrze wiemy, może ona być podobna do swojej mamy z lat młodości. Jedna z internautek napisała: tak właśnie sobie wyobrażałam, że wygląda Klara. Dużo się mylę? Czy mam rację i będzie wykapana mamusia? Czytamy w komentarzach. Akcja nabiera wielkiego rozpędu i coraz więcej gwiazd bierze w niej udział. Teraz czas na Roberta Lewandowskiego, który był postawnym młodzieńcem, kiedy jeszcze mieszkał w Lesznie pod Warszawą. Być może żona go namówi, aby dołączył do tej akcji i pokazał fanom, jak niegdyś wyglądał. Wtedy będziemy mieli porównanie i z połączenia małej Ani i Roberta może wyjść wygląd ich córeczki.